Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w kolejnym filmie dotyczącym Minecrafta 1.9. Jest on nieco inny niż wszystkie poprzednie, ponieważ jest to poradnik, ale mam nadzieję, że również będzie wam się podobał. Oprócz tego, tym filmem rozpoczynamy nasz 9-dniowy maraton, który potrwa aż do następnej niedzieli. Tak więc, nie przedłużając zbytnio, zaczynajmy! Tak jak możecie wywnioskować z tytułu, ten film jest poradnikiem dotyczącym walki ze smokiem na wersji 1.9. Cały film jest podzielony na 4 części. W pierwszej opowiem o przygotowaniach, w drugiej co należy zrobić przed samą walką wędzie, w trzeciej o samej walce, a w czwartej, ostatniej, co najlepiej zrobić, gdy już smoka zabijemy. Do szybkiego pokonania smoka, jak i do efektywnego wykorzystania całej walki, będzie nam potrzebne znacznie więcej itemów niż miecz, zbroja i łuk ze strzałami. Itemy wspomniane przeze mnie to jednak absolutna podstawa, więc nasze przygotowania powinniśmy rozpocząć od zebrania zbroi zenchantowanej najlepiej na Protection 4 oraz koniecznie musicie mieć Feather Falling na butach. Oprócz tego będzie nam potrzebny miecz, oczywiście najlepiej z enchantem Sharpness 5 oraz łuk, koniecznie z enchantem Infinity, no i przydałoby się także Power 5. Jeżeli nie będzie to wasza pierwsza walka i posiadacie już oddech smoka, możecie oczywiście stworzyć sobie strzały z harming, które trochę pomogą wam w ponownym pokonaniu smoka. Innymi itemami, które powinniście wziąć ze sobą, są miksturki na szybkość, na siłę oraz instant health na wszelki wypadek, gdybyście stracili dużo życia. Najlepiej, żeby miksturki były rzucane, ponieważ wtedy używa ich się najszybciej. Będą nam także potrzebne puste butelki do zebrania smoczego oddechu, a także pistolni dźwignia do zebrania smoczego jajka. Mniej oczywistymi, chociaż bardzo przydatnymi itemami, które powinny się znaleźć w naszym ekwipunku są Kilof, zenchantowany najlepiej na Efficiency 5 oraz Unbreaking 3, około staka drewna, dwa wiadra z wodą, a także wszystko, co jest potrzebne do enchantowania, czyli Enchanting Table, 15 bookshelfów oraz lapis. Najlepiej także zabrać ze sobą sporo diamentów, z których następnie stworzymy przeznaczone do zenchantowania narzędzia. Oczywiście będzie nam potrzebne także jedzenie oraz oczy Enderu do aktywowania portalu. Większość z tych itemów można włożyć do Ender Chesta, którego następnie można zabrać ze sobą, żeby po prostu niepotrzebnie nie zapychać inwentory oraz żeby cenniejszych itemów nie narażać na utracenie. Tak przygotowani, możemy śmiało udać się do Endu. Gdy już wejdziemy do Endu, jeszcze przed walką, będziemy musieli zrobić kilka rzeczy. W odległości około 10 kratek od gniazda trzeba wykopać pomieszczenie pod ziemią, w którym umieścimy Ender Chesta oraz Crafting Table. Za pomocą stworzonych tam drabinek wejdziemy na obsydianowe słupy z klatkami i tam zniszczymy klatki, jednak nie niszcząc kryształów. Należy także jak najbardziej uprościć teren wokół gniazda. Polecam wam zbudować coś w rodzaju tego, co widzicie właśnie na ekranie, czyli takie kółka naprzemiennie z wody oraz zenstone'a, żeby po prostu endermanów nie było w pobliżu gniazda. Wykonawszy te wszystkie czynności, możemy zaczynać naszą walkę. Walkę ze smokiem, tak jak było to na poprzednich wersjach, zaczynamy oczywiście od zestrzelenia wszystkich kryształów. Jeżeli posiadamy jakieś zatrute strzały, no to oczywiście najlepiej ich do tego nie używać. Dobrze by było także strzelać do tych kryształów, z których smok się akurat leczy. Następnie możemy użyć naszych miksturek na szybkość i na siłę i zacząć strzelać do smoka. Gdy smok będzie nas strzelał i będą na ziemi wybuchały fireballe, oczywiście na chwilę przestajemy strzelać i zbieramy smoczy oddech. Gdy smok przylatuje nad swoje gniazdo, musimy obiegać go i bić go od ogona za pomocą miecza. Gdy smok odleci z nad gniazda, możemy zebrać smoczy oddech, który zostawił ziejąc. Jeżeli zdarzy się, że smok wyrzuci nas do góry, oczywiście starajmy się wpaść do wody, by stracić jak najmniej życia. Musimy także pamiętać o tym, by nie zabić smoka, gdy jest nad gniazdem, tylko jak lata w pobliżu, by punkty doświadczenia nie wpadły do portalu. Najważniejszą rzeczą, której nie możemy zrobić po zakończonej walce ze smokiem, jest zbieranie punktów doświadczenia. Zanim to zrobimy, musimy ustawić enchant oraz półki z książkami, a także stworzyć itemy, które chcemy zenchantować. Następnie możemy zbierać doświadczenie, ale tylko do 30 levela, a następnie itemy enchantować. To spowoduje, że będziemy mogli zenchantować znacznie więcej itemów, niż gdybyśmy zebrali całe doświadczenie naraz, a następnie wrócili do naszego świata. Gdy już zenchantujemy wszystko, co chcemy zenchantować i zbierzemy całe doświadczenie, możemy zebrać jajko smoka i wskoczyć do portalu. Tym sposobem dotarliśmy do końca filmu. Mam nadzieję, że pomoże on wam w szybkim pokonaniu smoka. Jeśli chcesz, abym robił więcej filmów tego typu, daj łapkę w górę lub napisz komentarz.
Dzisiaj to by było na tyle, jednak kontynuujemy nasz maraton, już jutro nowy film, więc jeśli jeszcze nie jesteś moim widzem, nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji. Dzięki za oglądanie, cześć, do jutra!